Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt we marzenia. Kierownikiem zespołu jest pani Kazimiera Buniowska. Zespół powstał w 2003 roku. Występowały panie na wielu różnych przeglądach, konkursach, m.in. w Bukowinie, w Sędziszowie, a zaprezentują nam dzisiejszy program, jak to z Elnem bywało. Dowiemy się podczas tego widowiska, jak uprawiano len, jak z nim postępowano, żeby przygotować go na nici, ale także poznamy różne ciekawe różne zastosowania siemienia lnianego. Myślę, że też poznamy znaczenie wielu nieznanych słów, takich jak roszenie lnu, czy też odzieranie lnu. Ja ci tu powiem do końca, ze zboczni idzie w to troszkę.
wiesz, jak tu rośnie wielki, to potem wiesz, lękitnie niebiesko albo biało, bo jest biały i niebieski. Ale ja nie ciu ci gadam, że dawniej to tak moi babka gadali, że szła przez len Matka Boska z rosą i to boso. Len wtedy kwit na bieluśko, a miała suknię niebieską i len się zaniebieskawił. I gadam wam i teraz jeden i niebieski, i biały. I ten niebieski tu jest lepszy na cienkę koszulę, bo tak na udzienie, na koszulę, na bluzkę. Bo ten z białego to takie napacześne płakne będzie. A powiem ci tak jeszcze, Anuśka, ty też pewnie nie wiesz, no. Ale kwitnie jeno dwór. A ja tego nie wiedziała. Widzisz, tyle len sieje i tego nie wiedziała. Kwitnie do południa, bo to tak jest, jak ostatnia kropla rosy zginie, to kwiatek lenu się zwinie. A tak to jest. To jest wszystko po dużemu, a lenna jaki dobry na wszystko. A ja ochoreńka taka dwa dni leżała, a dopiero ciotka teka przyszli do mnie i wiesz co mi zrobili? Lenu nagotowali to no gęsto, przyłożyli mi tu, przyłożyli mi całe krzyże uwiązane tym lanną szmatą. Oj, noga! Gadam jak ręką łapiam tej nocy, już jak się wyspała i stanęła. Talent to dobry, a tak jak się olej wypije ten mam. Gotować krowie, po krowie można jajko toczyć, taka gładka, jak pisanka chodzi. Widziałaś ta w tamtym roku, jaka to moja krowa. No ja nie, czy to nie ma co to, to. Ja nie trzeba jeszcze wam powiem coś tam. A wiesz jaki mój chłop dupielski? No. I wybechy go bolały, chory, chory. I chodził do doktora i doktor nic, kiepski był, jak szczypa wysek. Wiesz, ja bym mu zaczyna len budować, paniaczek rano. Chłop piękny, rumiany jak pampu. Anuśka, gadam ci swojemu jak masz ty, a ja pijurny, co ci będę gadać? To dopiero jest len na wszystko pomocny. A u masta na całe zimę? A jakuśka? No. Co ty tam w tych worach masz? Oj, Hanuśka, co tam mam? Wiesz co? Ten cały torzec, wiesz, masz na tatarku, bo ile jaki piękny. Ale ładny. Oj, piękny ten len, bo wiesz, tam za górą ładne pole mamy, bo i ty, Janielka, też tam jakby tam będzie siała ten len, to se sij za górą ku naszego pola na kartoflisku, nie będzie ci zarany, to... Ciotko, wy mi pokażecie, jak to siać ten len, bo ja nie umiem. A potem ten len, jak już ci gadała, przykwitnie, urośnie, tu potem weźmiesz ten len, wydrzesz i o teraz się tłucze. Tłuczcie, bo jeszcze może mi jakoś puścilicie z rąk, żeby to urośli. Bo teraz rosa, ja już do sadzawki nie polazę i nie będę się machać. A co to do sadzawki? Szczęść Boże mam. A daj Boże. Boże. Ja widzę, żeście trochę natłukli, a mam od razu woła, że wam chcę pomóc i upałać, podsiewać. I... A zaraz, Ale ciotko, ja mam na zbieram. Duniecek właśnie będę wstawała, nie wróżę. A Duniecek, tam Duniecek, bo tu kwerka jest taka. Ja polała trochę jestem, nie siły, ale zawsze troszkę mam. Ale troszkę zupałacie, tu dzisiaj tak. Wiatru nawet nie ma, żeby chciał puszczać na wiatr, nie ma wiatru. Jakuśka. No, co tam? Ja mnie na przetarg. Może by potem to skończała, tylko tak mi się widzi, że poza zadatkiem będzie wylatywać ziarnko. Będzie wylatywać, ja na mam rzeszło to gdzieś, nie wiem. Ało jest, ało, chodź, Hanuśka, bo to rzeszło to będzie. A teraz on się już zaczyna. Trochę odleci, ale ona się akurat do wiatru myśmy wieje i będzie. O, pięknie, że ciotko widzicie, pięknie. Oj, pięknie, pięknie. A ty, Hanuśka, to spuściłaj, ty, ja nie wiem, co ty, tłocz ten len, tłocz. A, mnie ciotka przeganiają z miejsca na miejsce i nie mogą z miejsca zbywać. Ja wam powiem, robota robotą, ale taka ciekawostka wam powiem. No, coście tam widzieli, tak? Moi sąsiadów dowieli, no, już starszy człowiek u 70 i młódkę się znaleźli. O, popatrz, tak?
I nic ino się bada, że nigdzie żenić. Przyszedł sąsiad basen i gada tak. Bójcie się czego, gdzież by się teraz żenić? Kubica wam będzie, mówię, będziecie mieli dwa płacze jeszcze w domu. Czegoż mam płakać? Bo ona będzie płakać, bo będzie chciała, a wy będziecie płakać, że nie będziecie mogli. Wiedział stary, co wziął, dobrze mu. Zachciało mu się młody, ale rodzice ją poganiali, żeby do niego szła, bo tam majątku dużo. Tak, po morgi. O, tak same morgi. Wiecie co, ciotko? Ja tutaj skrążę trochę i będę upałać, a wy se siądźcie na przyzbie. No. Wy się już narobili dosyć. Bo na przyzbie posiedzicie i uczniecie. Mama tu, Aniczka będzie jeszcze uczciwać i dobrze, pięknie, a ciotko, wam. Ale musicie, no. Musicie mnie ciotko nauczyć, bo mama mi na ja uczyli, jak uczciwa. No to Aniczka nauczył. A ty, tata nie to tak, tata nie tak. Ja się zmęczyła. No to na przyzbie se siądźcie. Do wiadra. Płacę. Widzisz, Łodzia? Sprężałki do wiadra trzeba dawać. Widzisz, jak na łóżka pięknie sprężałki. Spróbuj ty. Czekaj. Tutaj trzymaj. Bo. A, ciotko, tak tu ładnie. Patrz, jak ładnie. O, już to zniszczyło. Jakie ziarko. No. A tu jest, na jest. Będzie znikł z budynia. Będzie, będzie. A ja będę upałać. Ale to tak, tak naprawdę, jak będzie wiatr, bo dzisiaj jest cicho. Tu jakby wziono na wiatr i cienko puszczać. No to trzeba się męczyło tak jak trzeba. O. Ty cieplicka pod cyrko, ty. Ty twoje krowy tam weszły swoje. A ty za pewnieku cieplicki zarazu i będzie przyleciała. Ludzie, kto to by z nadałek śledzi w niego? To niech fluja! Niech fluja! Dało później!
koszulę, o. Bo tą kostę, bo no tu się uszyła koszulę, to krótka była. Na dołek ze starym to uszyła. No jak ty chcesz, dzienniku, no jak ty chcesz? Na to wąskę muszę ci coś powiedziało. No jak ty chcesz, a co za baba? No ja się wykamieniem nie pił tego blika. No to to pił, tak. To jedźcie. Na pierwszy pan. Jak na łociniuszko umiesz tak.
Pięknie, pięknie. A że troszkę załapane na plecach, bo ja ci powiem. Łapy się wydzierają. No to tak, do kościoła zrobiła se nowe. A bo chałupy, to no, może być tak. No pięknie, pięknie mamy. Pięknie, pięknie. Musi się potem się pościągnąć. Akurat nie teraz dobra nosa. To będzie dobrze. A na 3 niedziele będziemy zbierać. No, tak. Ale tak mnie nie śmierci w sobie, tak jakbym głodna była. Wiecie. Pamiętać się mocno. A wy wiecie co? No. A tak się chodźcie nisko. Tak do chałupy iść. Ta sprawy czego pomogą. Ja jeszcze mam iść ze swoim Jaszkiem do ciotki Tekli. Bo ciotka Tekla mi obiecali mi pizzę dać. No wioskę mają. Koniec, że stale nie mogę. Będziemy mieli dzieł w października. Tak, tak, bo październik to październik. Ale się najpierw wyrośnie. Październik to październik. Mama z tyłu. Cierpi to wierzy. A nie ma tam nie się w brzuchu wzięła tu z krowę. Mówi, dziecko się ładny chlebuś, ale ja tam wezmę swoim dzieciom do kałupy. A ja zjem. Swoim dzieciom. Ja dzieciśku w niej mam. O, popatrz się. Nie ma tu ja. Czekaj, czekaj. Jeszcze trochę wężnęła. Ja się mi przyszedł i nie mam. Będziesz jedzie, czy się nie je, bo się do kałupy niesie dla dzieci. A, tak. To chodźmy już, chodźmy.